Za nami fantastyczny weekend związany z obchodami Dni Chemika. Piękna sportowa rywalizacja oraz ciekawe wydarzenia na scenie. Pora, byśmy opowiedzieli o tym wszystkim w naszym programie. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, oto najważniejsze tematy tego wydania. Zasłużeni pracownicy PKN Orlen wybrani. Ponad 2000 zawodników Orlen Olimpiady. Premier Mateusz Morawiecki na Dniach Chemika. Wydarzenia minionego weekendu, które zdominują dzisiejsze wydanie studia grupy Orlen, poprzedziła piątkowa gala, podczas której wręczono najważniejsze firmowe tytuły, tytuły zasłużonego pracownika PKN Orlen. I jak zawsze stało się to w trzech kategoriach. W tym roku, po paroletniej przerwie, gala powróciła do domu technika we wnętrzach budynku, którego historia nierozerwalnie związana jest z Orlenem. Pracownicy wyłonieni z 30 nominowanych otrzymali tytuł zasłużonego pracownika PKN Orlen. Prezes Daniel Obajtek dziękował wyróżnionym, ale jego słowa adresowane były do wszystkich pracowników firmy. Chciałem naprawdę serdecznie podziękować. Serdecznie podziękować, proszę Państwa, za cały trud. Za cały trud, który ponosicie codziennie. Nie zgadzam się z czymś takim, dlatego chciałem, żeby dziś ta chwila była podniosła, że dobrze, ktoś dostaje wynagrodzenie i koniec jakiejkolwiek wdzięczności. Nie, proszę Państwa, bo my nie jesteśmy maszynami. My nie pracujemy tylko dla wynagrodzenia i Wy również nie pracujecie tylko na wynagrodzenie. Pracujecie dla siebie, dla własnych rodzin, pracujecie na dalszych pokoleń, które będą tą firmę rozwijać. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu dziś uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że są wśród nas tacy ludzie, ale też, Szanowni Państwo, to nie tylko tych 15 ludzi jest zasłużonych. Wszyscy, którzy pracują, są zasłużeni dla rozwoju tej firmy, proszę Państwa. I wszystkim w dzisiejszym dniu chciałem serdecznie podziękować. Nagrodzeni pracownicy otrzymali tytuły w trzech kategoriach. Za całokształt swojej pracy, za wybitne osiągnięcia zawodowe oraz za postawę prospołeczną. Spotkaliśmy się tutaj jako jeden zespół, różnorodny, złożony z przedstawicieli różnych obszarów działalności naszej firmy. Łączy nas to, że wspólnie budujemy wartość firmy, zmieniamy ją, staramy się osiągać jak najlepsze wyniki. Lubię to robić po prostu od kilkunastu lat się tym zajmuję, a od dwóch lat robię to razem z Orlenem, wcześniej jakoś tak indywidualnie, bardziej z innymi grupami. Udało mi się po prostu, no, dwa lata temu wyszła taka inicjatywa w Orlenie, żeby znaleźć sobie jakiś cel. No, ludzie nie bardzo chcieli garnąć się na takie ogólne jakieś tam malowanie sal na przykład. I udało mi się pozyskać tu zakład i kolegów, żeby pomóc poszczególnym ludziom konkretnie. Właściwie to jest podziękowanie, ta nagroda teraz zasłużonego pracownika, jest to nagroda dla tych ludzi, którzy ze mną to robili. Wydziału Olefin też pan dyrektor się bardzo do tego przyczynił, bo pozyskał pieniądze, a ludzie jakoś widząc taką sytuację, no bardzo pomogli. Ta nagroda dla mnie jest czymś bardzo szczególnym, jest ogromnym zaszczytem i jest wyrazem uznania dla, z jednej strony dla mnie, ale nie tylko dla mnie, bo tak naprawdę to zaszczyt nie tylko dla mnie, ale dla moich kolegów, z którymi na co dzień współpracuję, bo uważam, że sama nie osiągnęłabym tego, tylko dzięki kolegom właśnie, których pasja, zaangażowanie, cierpliwość, również ich cenne uwagi, które czasami są dla mnie wyzwaniem, stanowią jakby motywację do dalszego działania, do mojej dalszej pracy i do rozwijania mojej pasji zawodowej. Każdy z uhonorowanych pracowników otrzymał z rąk prezesa Orlenu okolicznościowy znaczek, dyplom oraz kwiaty. Galę zwieńczył wyjątkowy recital sopranistki Barbary Zamek, która zaśpiewała pieśni Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza. Sportowa rywalizacja, jaka ma miejsce podczas trwających teraz czerwcowych tygodni, nie musi oznaczać jedynie gry w piłkę nożną na Mistrzostwach Świata, jakie są rozgrywane obecnie w Rosji. Choć i piłka nożna była obecna oczywiście wśród wielu dyscyplin, jakie rozgrywano podczas Orlen Olimpiady. Emocje, rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa towarzyszyły uczestnikom zmagań sportowych, którzy wystartowali w Orlen Olimpiadzie. Płockie areny gościły zawodników z Polski, Czech, Litwy, Niemiec, a nawet z Kanady. Poznajemy tu wiele nowych ludzi, a szczególnie ludzi, których słyszymy tylko. Kiedyś tam rozmawiamy przez telefon
i z nimi nie mamy kontaktu wzrokowego. Tutaj możemy ich spotkać i w takim trochę luźnej atmosferze i to też jest pozytywne, to co się właśnie zdarza dzięki tej olimpiadzie. Zgodnie z powiedzeniem sport to zdrowie, ponad 2000 zawodników zmierzyło się w 11 dyscyplinach sportowych po raz kolejny, pokazując, że chcieć to móc. Dla nas akurat jest to taki fajny sposób na spędzenie wspólnego czasu, natomiast dla niektórych oczywiście jest to rywalizacja. Niektórzy walczą o podium, o to, żeby pokazać się ze swoimi właśnie możliwościami. Także w zależności od tego, co po prostu dla kogo jest najbardziej odpowiednie. Start w Orlen Olimpiadzie to nie tylko walka o medale, ale przede wszystkim rzadka możliwość spotkania się ze współpracownikami w innych okolicznościach, poza pracą. Integracja, fajna zabawa, spotkanie na innej płaszczyźnie, to inne życie, ale po prostu integracja. Na gruncie zawodowym nie zawsze jest czas na tego typu spotkania. Przede wszystkim ruch, sport i zdrowy duch w zdrowym ciele. Zwieńczeniem zmagań sportowych były ceremonie wręczenia medali i statuetek. Uczestnicy Orlen Olimpiady powracają co roku do Płocka i chętnie startują w kolejnych edycjach wydarzenia. Świetna impreza, można powiedzieć nagroda dla naszego zespołu za cały rok ciężkiej pracy. Możemy poznać się z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, bo co roku się tutaj spotykamy. Jest to również świetna zabawa dla naszych rodzin, bo przyjechały z nami nasze żony, nasze dzieci, jest świetna zabawa. Mam nadzieję, że po turnieju właśnie pójdziemy sobie, odpoczniemy właśnie bawiąc się na festynie. Natomiast sama organizacja turnieju jest doskonała. Gramy się bardzo dobrze. Drużyny, naprawdę poziom jest całkiem przyzwoity. No i po prostu świetnie, że możemy realizować swoje marzenia, mimo naszego wieku, że tak powiem, ale coraz gramy, ruszamy się i to jest świetna sprawa i dziękujemy organizatorom za to, że nam to umożliwiają. Wszystkich sportowców na Orlen Olimpiadę zapraszamy już za rok. Orlen Olimpiada była jednym z ważniejszych punktów tegorocznych obchodów Dni Chemika, ale przecież nie jedynym, choć przyznajmy szczerze, budzącym zainteresowanie setek osób. Zarówno ci, którzy walczyli o medale w 11 dyscyplinach, jak i ci będący nieco dalej od aren sportowych wspólnie korzystali z licznych atrakcji piknikowych. Niewątpliwie największe wrażenie na uczestnikach robił diabelski młyn, z którego z 28 metrów można było podziwiać nie tylko panoramę miasta. Fajnie jest zobaczyć pod z góry, ale byłem jeszcze wyżej na wieży Orlenu, którą malowałem. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci doskonale bawiły się na wszelkiego rodzaju zabawkach pneumatycznych, a sam ich widok sprawiał, że nie potrafiły powstrzymać uśmiechu. Coś bardzo pozytywnego. Dzieci na pewno pełne radości, nie wiadomo gdzie oko zawiesić, więc myślę, że jak najbardziej pozytywne wrażenie. To fantastyczna sprawa dla dzieciaków, bo wszędzie, gdzie się nie obejrzą, to są atrakcje, zabawy, wszędzie chcą się zatrzymać. Dużym zainteresowaniem cieszyło się muzeum interaktywne, specjalnie przygotowane na Dni Chemika, gdzie każdy mógł przenieść się w czasy dwudziestolecia międzywojennego, obejrzeć zdjęcia oraz posłuchać zarejestrowanych wówczas autentycznych wypowiedzi postaci z tamtego okresu. Dowiedzieliśmy się pewnie dużo o historii Płocka, o ludziach, którzy tutaj brali jakiś czynny udział w tworzeniu tego miasta. Wiele osób skorzystało również z atrakcji edukacyjnych i wzięło udział w pokazach naukowych. Ta pani robiła czary, ale to tak naprawdę nie były czary, tylko chemia. Dni Chemika były także doskonałą okazją do wspólnego biesiadowania i spędzenia czasu w gronie rodziny, przyjaciół czy znajomych z pracy. Mile spędzony czas uświetnił wyjątkowy koncert. Płocka Orkiestra Symfoniczna wystąpiła razem ze znanymi z programu The Voice of Poland artystami w specjalnie przygotowanych aranżacjach piosenek z dwudziestolecia międzywojennego. Takie szlagiery jak Ada to nie wypada czy Brunetki i blondynki rozbrzmiały na nowo i wprowadziły wszystkich w doskonały nastrój. Zwieńczeniem dnia był pokaz laserowy, który ucieszył zarówno tych małych, jak i dorosłych uczestników Dni Chemika. Tegoroczne Dni Chemika zostaną zapamiętane przez ich uczestników z jeszcze jednego powodu. W sobotę na terenach Zielonych Politechniki Warszawskiej, bawiących się tam pracowników Grupy Orlen, także mieszkańców Płocka, odwiedził premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki.
premiera Rzeczypospolitej Polskiej gościliśmy na zaproszenie prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Mateusz Morawiecki późnym sobotnim popołudniem spotkał się z uczestnikami pikniku, pracownikami grupy Orlen, mieszkańcami Płocka, licznymi rodzinami z dziećmi korzystającymi z rozmaitych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Prezes Daniel Obajtek, gospodarz spotkania, wraz z premierem Morawieckim zwiedzili m.in. Muzeum Interaktywne poświęcone 20-leciu międzywojennemu i strefę nauki, gdzie oglądali eksperymenty chemiczne. Wizyta Mateusza Morawieckiego trwała dużo dłużej niż pierwotnie zakładano, a prezes Obajtek, przemawiając wieczorem do uczestników pikniku, podziękował w imieniu premiera za okazaną życzliwość. Jak zawsze podczas takich spotkań nie zabrakło chętnych do zrobienia pamiątkowych zdjęć. Kto miał szczęście, otrzymał od kancelarii premiera flagę narodową, a wizyta cieszyła się także zainteresowaniem nie tylko lokalnych mediów. Niedzielną atrakcją tegorocznej edycji Dni Chemika był wyjątkowy konkurs sceniczny, którego bohaterami były dzieci i młodzież. Talentiada to była druga już edycja przeglądu młodych talentów, które na scenie radziły sobie fantastycznie, choć dla wielu z nich był to debiut. Podczas konkursu młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności w takich kategoriach jak śpiew, taniec i kategorii open z dowolnie wybranym uzdolnieniem. Od początku do końca nie zabrakło emocji, wykonania były profesjonalnie przygotowane, a występujący na scenie zadbali o najdrobniejsze szczegóły swojej prezentacji. Dzieci i młodzież zaprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i rzeczywiście było nam jako jury bardzo trudno wybrać te właściwe nagrodzone, bo mamy ograniczoną ilość nagród, ale oczywiście staraliśmy się wybrać te, którym przede wszystkim te nagrody jeszcze bardziej pozwolą rozwinąć swoje talenty. Na scenie wykonawcy mogli liczyć na wsparcie prowadzących Maćka Musiała i Agaty Konarskiej oraz zgromadzonej publiczności, która dodawała otuchy uczestnikom konkursu. Był stres przed występem, ale już tak po występie już tak stres spadł. Ale jak już się zaczęło tańczyć, to już też już nie było tego stresu. Dla mnie było to fajne, miałam mały stres, ale zaczęłam tańczyć, to się przyzwyczajam do tego stresu i mi spada w ogóle i się nie stresuję. Dzieci były wspierane przez rodziców, opiekunów, babcie i dziadków. Także i dla nich udział podopiecznych w talentiadzie, możliwość występu na dużej scenie była bardzo dużym przeżyciem. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna sprawa. Dzieci gdzieś tam mogą pokazać to, co trenują na co dzień, to, co ćwiczą. Także myślę, że to jest bardzo potrzebne dla takich dzieciaków. Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej talentiadzie. I w ten oto sposób kończymy wyjątkową podróż po minionym weekendzie i obchodach Dni Chemika 2018. Kolejne już za rok, tymczasem dużo wcześniej, bo już za tydzień następny program Studia Grupy Orlen. Polecam, zapraszam. Do zobaczenia.